Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika Wieczór, studio telewizji Republika, pełne gości. Ku mojej nieukrywanej radości jest z nami pani poseł Małgorzata Gosiewska. Dzień dobry, witam serdecznie, ale panie redaktorze, to nawet rymem było, jestem zadziwiona. Sam nie czuję, jak rymuję. Jest pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Witam pana posła. I pan poseł Marcin Romanowski, suwerenna Polska. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Chciałem zacząć nasze spotkanie od szokującego materiału, który nasz reporter Witold Nawelicz uzyskał w Szwecji. Matka zabitego Polaka mówiła w taki sposób. Sami państwo ocencie. Wziąłam taksówkę, podjechałam, to już wszystko było zasperowane. Masa policji. I wchodzę pod TTT i mówię, puśćcie mnie, tam jest mój syn. Ale skąd? Nie wpuścili mnie, tylko zaświecili tymi światłami tam jeden policyjny samochód, gdzie siedział Neo. I tam mnie wpuścili, on siedział cały, tak się trząsł. A, pomoc psychologiczna. Tak, pierwsze co to już z tego samochodu, jak weszłam, tak już wyjść nie mogłam, bo przecież drzwi się nie otwierają. Nie chcieli mnie wypuścić, prosto na policję do Flemingsbury. I tam spędziliśmy parę godzin. Jak przestępcy, tak nas przesłuchiwali. Ja mówię, przestańcie mnie pytać, powiedzcie mi, co z moim synem. Nie, jeszcze nic nie wiemy. W jakim jest szpitalu, jak się czuje, ja chcę go zobaczyć najpierw. W międzyczasie oczywiście cały dom mi przewrócili do góry nogami, jak my byliśmy na policji. Te 12-letnie dziecko, które siedziało. Przyszli do pani policjanci szukać czegoś? Tak. Wszystkie szuflady miałam pootwierane, porozgrzewywane, wszystko. Nawet, bo miałam taką nadtułę, wie pan co to jest, bo nie miałam wody ani toalety przez 3 miesiące. Ale już teraz mam, to wystawiłam na balkon te wiadra. To nawet tam grzebali. A oni wytłumaczyli, dlaczego te czynności następują? Nie. A skąd? Takie mają prawo. Koniec. Punkt, ślub. Nie ma pytań i nie ma odpowiedzi. Takie mają prawa. Mają prawo. Dobrze. Ja chciałem pani bardzo zapytać. 5 czy 6 godzin nas trzymali na policji. To mało dziecko już widziałam, w jakim jest stanie. No ja też nie byłam w najlepszym, ale zaczął spadać z krzesła. Przynieśli mu Coca-Colę i powiedzieli, jak chcesz, możesz się położyć na podłodze. W takim małym, wie pan, pokoiku. Możesz się położyć na podłodze, możesz robić co chcesz. Nie ma wyjścia, policyjny kraj. Ja mówię, puśćcie mnie do domu, puśćcie to dziecko. Mnie później zamknęli w jednym pokoju, jego w drugim pokoju, jak jakiś przestępca. Przyznacie państwo, szokujący materiał pani marszałek Małgorzata Gosiewska. Panie redaktorze, szanowni państwo, no, sama jestem matką, jestem babcią, więc ten materiał po prostu bardzo głęboko mną wstrząsnął. Jak pani powiedziała, żyją w policyjnym kraju, tylko ten policyjny kraj jest zdecydowany i ostry dla ofiar, jak widać, a dla tych migrantów, którzy bez problemu tam funkcjonują, popełniają przestępstwa, od wielu, wielu lat tworzą rejony miast szwedzkich, które są w ogóle bez możliwości, bez dostępu do jakiejkolwiek opieki policyjnej. O tym mówiliśmy już dawno. Ja jednak przypomnę, 2015 rok, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, debata w polskim Sejmie. Wystąpienie lidera naszej partii Jarosława Kaczyńskiego, który dokładnie mówił właśnie o Szwecji, o tych rejonach, gdzie bandy migrantów tak naprawdę nimi rządzą. I proszę przypomnieć, jaka była reakcja wtedy tak zwanych polskich elit, rządzącej Platformy Obywatelskiej PSL-u, interwencje dyplomatyczne ze strony Szwecji. No, generalnie potężne oburzenie i zarzut mówienia nieprawdy. Bo przełamał to pewne tabu, bo uznał, że o tych sprawach milczeć nie można i trzeba Polskę ochronić przed
przed tym, co nas grozi. Wtedy to się udało. Wtedy wygraliśmy wybory, wtedy udało się Polskę ochronić. Teraz znowu stoimy w sytuacji, kiedy próbuje się za nas zdecydować. To o pakcie migracyjnym za chwileczkę, jeżeli pani marszałek pozwoli. Oczywiście. Pan poseł Tumanowicz, panie pośle, no jak pan się odniesie do takiej sytuacji, kiedy to policyjne państwo ostrze z tej represji kieruje wobec ofiar, a nie wobec sprawców? No jak mówią mieszkańcy tamtych okolic, to przejście było i jest znane podobno policji. Tam oni, ci młodzi migranci, tam często różnego rodzaju rzeczy robią, handlują narkotykami, przesiadują. No właśnie to było powodem zwrócenia uwagi właśnie przez niestety ofiarę Polaka, który po prostu został przez nich bestialsko zabity. Wzrost przestępczości związany z masową, niekontrolowaną imigracją jest po prostu widoczny. Te konsekwencje są widoczne na zachodzie Europy, na północy Europy, jak widać w Szwecji. No to wszystko. Na południu Europy też. Na południu też. Mówię o tym, no wszędzie tam, gdzie ta masowa migracja już powoduje, że rzeczywiście gettoizację dużych obszarów miejskich, których po prostu no, przejmowano. No, władze migrację przejmują. Władze przejmują swoje prawa, właśnie bezprawie, no bo trzeba to sobie zdawać sprawę, to jest bezprawie. No ta cała, to. Natomiast no, w Polsce mamy też do czynienia już powoli z tymi sytuacjami. Jest molestowanie i gwałty w samochodach na aplikacje. Przecież to są te przewozy. Tutaj też różnego rodzaju no, wzrost przestępczości w tym zakresie. Na razie to mamy wzrost przestępczości także związanej z właśnie kierowcami, którzy coraz częściej jeżdżą po alkoholu, jeśli chodzi o na przykład migrantów ze wschodniej granicy. Te statystyki są wzrostowe. Część tych osób nawet jeździ pomimo zakazów sądowych i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to, do czego doprowadza masowa, niekontrolowana imigracja, to my widzimy na zachodzie i musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby w Polsce tego nie było, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą. O tym za chwilę obiecuję, o pakcie migracyjnym bardzo dużo miejsca. Bo to się to wiąże. Oczywiście, że tak. Pan minister Marcin Romanowski, panie ministrze, były wiceminister sprawiedliwości. Czy polskie władze powinny tutaj interweniować? Bo minister Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że rodzice tego zabitego Polaka zrzekli się w latach 80. polskiego obywatelstwa. W związku z tym Polska nie może nic zrobić. Ja tylko chciałem panu Szejnie przypomnieć, że zrzeczenie się obywatelstwa było wtedy wymogiem. Polska była, no w Polsce był stan wojenny, mówiąc najkrócej. Pan minister Romanowski. Tak, rzeczywiście to jest osoba, która ma polskie pochodzenie, polską narodowość, mówi po polsku, więc mówię o rodzinie, więc jak najbardziej powinna być tutaj interwencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nawet jeżeli nie jest to formalnie polski obywatel, to chociażby z tego powodu, o którym pan redaktor powiedział, polskie władze powinny wykazać tutaj, nawet jeżeli to nie jest obowiązek, to taką podstawową, rudymentarną empatię dla ludzi, którzy może rzeczywiście musieli zrzec się tego obywatelstwa, bo taki był wymóg. Ale myślę, że ważne w tym wszystkim jest również ten kontekst postępowania, który tutaj obserwujemy, no bo rzeczywiście wszyscy, myślę, tak w ogólności doskonale wiemy i rozumiemy, że ta masowa migracja, w szczególności ta nielegalna, ale każda tak naprawdę masowa migracja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Widzimy, że ten projekt Multikulti, szczególnie w Skandynawii, ale nie tylko, no, okazał się jedną wielką społeczną katastrofą, ale właśnie w tej sprawie widzimy właśnie, jak w soczewce, że to nie są jakieś takie ogólne teorie, to nie są tylko jakieś problemy, o których możemy sobie abstrakcyjnie dyskutować, ale to są konkretne, realne problemy śmierci człowieka, który interweniował właśnie ze względu na to, że ci młodzi migranci dokonywali tam jakichś czynów wręcz przestępczych, czy stanowili zagrożenie dla innych, ale jeszcze głębiej, tak? Jak bardzo przeżarte jest to państwo z ideologią
ideologizowany właśnie tą lewacką, lewicową ideologią, że jest w stanie posunąć się właśnie do takiej brutalności, takiej bezduszności wręcz, gdzie dziecko, matkę, ofiary traktuje się tak naprawdę jak sprawcę. Chciałbym zapytać, co się stało właśnie z tymi rzeczywistymi sprawcami. Być może otoczeni zostali pomocą psychologiczną, tak? W sytuacji, kiedy jeżeli ktoś jest biały, jest pochodzenia polskiego, a nie jakiegoś afrykańskiego czy innego, jest traktowany właśnie jak pączek w maśle. No to jest po prostu skandal, niebywały skandal i chociażby z tego powodu polskie władze powinny interweniować. I ta poprawność polityczna jakby narzuca, że do tej pory tam nie mówi się, kto jest sprawcą, że to właśnie migranci zabili naszego rodaka. Tam trwa protest przed telewizją publiczną szwedzką. Sami Szwedzi są zniecierpliwieni taką sytuacją, w której nie mówi się prawdy w mediach publicznych. Pani poseł Małgorzata Gosiewska, pakt migracyjny został przyjęty przez Parlament Europejski. Co będzie dalej? Bo formalnie krok jest tylko jeden, decyzja Rady Europejskiej i to ma być podjęta według nieoficjalnych informacji metodą większościową. To jest złamanie traktatów, ale tak. Jakoś nie czuję, żeby Donald Tusk złożył skargę do TSUE na taki stan. No też niestety nie oczekiwałabym takich działań. Oczywiście będzie próbował przeczekać do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mówiąc, jak zwykle, kłamiąc, mówiąc to, co ewentualnie ludzie chcieliby usłyszeć, bo ludzie boją się konsekwencji tego paktu. Natomiast nie mam złudzeń co do tego, że jak zawsze potulnie i grzecznie przyjmie to, co Bruksela, czy raczej Berlin narzuci. Natomiast ja pragnę zapewnić przede wszystkim Polaków, że te samorządy, gdzie udało nam się wygrać wybory, czy gdzie mamy wpływ na kierunki polityki, nie zgodzą się na narzucenie przyjęcia migrantów, bo będą działały w interesie swoich mieszkańców. Natomiast obawiam się, że taki samorząd warszawski po wygranej Trzaskowskiego po prostu otworzy się i będziemy mieli za chwilę strach przed wyjściem wieczornym, czy nawet w ciągu dnia na ulicę naszego miasta. Ale oczywiście, chcą przyjmować, to jest przychylne tej władzy miasteczko Wilanów. Mamy myśmy inne zrobili rejony, sądy gdzie, na Jagodnie. Jagodno i właśnie. Nie bardzo chcieli. Nie. Ale zagłosowali tak wiernie, ufnie. Cóż. Pan poseł Witold Tumanowicz, panie pośle, jak wytłumaczyć takie dążenie do ściągania milionami ludzi do Europy? Czy to jest zaślepienie ideologiczne, bo są takie całe fundacje bardzo wpływowe, otwartych społeczeństw, promujące jakieś takie otwarte na przestrzał społeczeństwa, ale może też chodzić o pieniądze, może chodzić o jeszcze inne sprawy. Jaka jest pana opinia? Nigdy dość mówić o tym w ogóle, na czym polega pakt migracyjny, bo to trzeba powiedzieć sobie, zdawać sobie z tego sprawę, że w zapisach mówi się o tym, że minimalnie będzie do 30 tysięcy imigrantów rocznie relokowanych. Nie ma górnego limitu. Natomiast każdy imigrant, jeśli nie zostanie przyjęty, będzie trzeba zapłacić 20 tysięcy euro za niego. Czyli mechanizm przyjmuj albo płać. Nawet jak imigrant zostanie przyjęty, ale wróci, to też. Dodatkowo jednak ten mechanizm jest właściwie podobny. To są przymusowe przesiedlenia. Tak naprawdę są przymusowe przesiedlenia. Właściwie tak naprawdę migranci, którzy będą gdziekolwiek, do któregokolwiek z państw nie zostaną relokowani, to będą musieli tam, rozumiem, być przez jakiś czas w jakimś odosobnieniu, w jakimś zamknięciu. Gdzie te prawa człowieka, Wygląda to źle, jak tutaj się zgadzam jak najbardziej, że w tym momencie Donald Tusk absolutnie będzie mówił wszystko, że oni tu będą umywać ręce od tego. Zostało narzucone niemalże wbrew poglądom politycznym, przekonaniom politycznym europosłom, że mają za tym nie głosować. Przecież wiemy, jakie mają zdanie, bo przecież głosowali niejednokrotnie wcześniej w tej sprawie, więc to akurat Donald Tusk powiedział, ma ten bat i mówi o tym, że przed 9 czerwca absolutnie niczego
nie zróbcie głupiego, bo są wybory, są po prostu wybory. Natomiast no niestety, ale trzeba tutaj też powiedzieć, że jednak mieliśmy do czynienia za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości jednak z największą migracją. I jeszcze był projekt rozporządzenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 800 tysięcy migrantów rocznie przyjmowanie. I to był projekt, który nie miał przyzwolenia Rady Ministrów, potem 400 tysięcy, ja wiem o tym, że, no, ale jednak w iluś, na iluś poziomach przeszedł, te pomysły były dostawały akceptację. Dzisiaj pan poseł Bulawa mi rano przyniósł te pisma, przeczytałem, no to jednak są projekty, panie pośle, ale oczywiście. Na niskim szczeblu. Tak, no nie, i bardzo szybko zablokowane, kiedy rzeczywiście się okazało, te projekty, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, której nie da się zanegować, to jednak to, że najwięcej migrantów przyjmował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że gospodarka się rozwijała, panie pośle. Ale rozwijała się gospodarka, ale to jest zatruty owoc właśnie, to jest zatruty owoc. Przyjmowanie ludzi z obcych kulturowo nam regionów powoduje w długim terminie problemy, właśnie takie, jakie obserwujemy. No więc naprawdę bardzo proszę nie mówić o tym, jednak, bo to jest jednak mimo wszystko przyjmowanie do pracy, to jest jedna rzecz. To nie jest mieszanie dwóch kwestii migracji legalnej. Legalnej, dokładnie. Mówimy o legalnej migracji. Nielegalnej. No nie, ale ci ludzie, którzy tam są, prawdopodobnie są legalnie w Szwecji. No i co z tego? To nie znaczy się, że nie ma problemu w tym momencie przestępczości. Co więcej, bardzo często to są w ogóle już kolejne pokolenia. Często to są nawet osoby, które już się w Szwecji urodziły. To jest problem z ludźmi, którzy przyjechali na krótki czas na zaproszenie konkretnej firmy do pracy, po zakończeniu pracy wyjeżdżali. Nawet nie kontrolowaliście tego, czy w ogóle podjęli pracę i czy w ogóle wyjeżdżali, co z nimi się działo. I na tym polega cały problem, że w ogóle masowa, niekontrolowana imigracja jest problemem i trzeba ją powstrzymać. Bardzo dobrze. Może to, ten przykład, niestety, no, tragiczny. Ale powstrzymać w ogóle, panie pośle, czy w ogóle nikogo do Polski nie wpuszczać? Masowa, niekontrolowana imigracja. Trzeba powstrzymać. My jako Konfederacja przedstawiliśmy pakiet odpowiedzialnej imigracji, kontrolowanej imigracji, pakiet odpowiedzialnej imigracji. Natomiast nie zmienia to faktu, że musimy przeciwdziałać absolutnie temu, aby tego typu obrazki, które oglądamy teraz na drugim ekranie, po prostu, żeby się w Polsce nie pojawiały. Pan minister Marcin Nowak. Nie, absolutnie zgoda. To nie może być tak, że powinniśmy się zgadzać na napływ migrantów. Ja zgadzam się również też z tym, że jeżeli mówimy o naszej polityce migracyjnej, to powinniśmy składać nacisk przede wszystkim, jeżeli w ogóle okazuje się, że Polska potrzebuje migrantów, bo niestety nasz przyrost naturalny nie jest wystarczający, to powinni być to ludzie z przede wszystkim polskiego pochodzenia, z krajów bliskich kulturowo, czyli już mówiąc tak wprost, nie tyle Afryka, co Ameryka Południowa. To ważna jest religia, ważna jest kultura, ważna jest ta cywilizacja łacińska. Tak? Ale jeszcze jedna różnica, bo ci migranci będą mieli prawo łączenia rodzin. Ci, którzy przyjeżdżają na wizy pracownicze, no nie mają takiego. Nie mają żadnych tego typu uprawnień. Dokładnie. A więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją zupełnie inną i jakościowo, i nie tylko ilościowo, ale przede wszystkim jakościowo inną, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, który został właśnie przyjęty przez Parlament Europejski. I to jest rozwiązanie, które w przyszłości będzie źródłem prawdziwej katastrofy, nie tylko demograficznej, ale również w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie tożsamości, jeżeli temu się zdecydowanie nie przeciwstawimy. I absolutnie zgadzam się tutaj ze słowami pani poseł Gosiewskiej, że to było przepychanie kolanem przed wyborami europejskimi, bo obawiają się, że po wyborach europejskich już by się tego nie udało przepchnąć, a rzeczywiście Rada Europejska sobie już po wyborach, żeby z kolei nie robić problemów właśnie chociażby w takich państwach jak Polska czy inne państwa Europy Środkowej, gdzie jest ten sprzeciw jednak, żeby te środowiska lewicowe, liberalne, pseudo-chadeckie nie straciły tutaj zbyt dużego poparcia. Więc widzimy, że to jest wielka ustawka polityczna. Też wbrew temu brakuje tam jednego rozwiązania, bo to jest pakiet 13 bodajże rozporządzeń, ale jakoś dziwnym trafem brakuje dyrektywy powrotowej, która jest akurat tym narzędziem, które by pomagało, tak, żeby pozbywać się tego problemu. Oczywiście to jest narzędzie zupełnie niedoskonałe i cały ten pakt powinien być wyrzucony do śmieci, ale jeżeli już został przyjęty, to powinniśmy przynajmniej domagać się, żeby była ta dyrektywa powrotowa, która dałaby nam narzędzia do tego, żeby pozbywać się tych ludzi.
Cóż, w mojej ocenie to jest po prostu rozwiązanie, które jest w interesie Niemiec. Tak, Niemcy będą sobie decydowały, zostawiały sobie tych, przepraszam za wyrażenie, selekcji, no ale... Selekcji będą dokonywały, no. No selekcji, no mają w tym doświadczenie, tak bym powiedział. Tak, zostawią sobie tych bardziej wartościowych pracowników, a ludzi, którzy nie chcą pracować albo nie są zdolni do pracy, będą po prostu relokować przymusowo pod groźbą 20 tysięcy euro kary do innych państw i obawiam się, że tak, Polska, Tuska będzie ludzi, tutaj pierwszą destynacją. Nie chcą pracować, i to są niemieckie dane Niemieckiego Urzędu Pracy, jest 60%. Z tych, którzy przyjechali na zaproszenie otwartych ramion Angeli Merkel, 60% nie pracuje w ogóle, 25% kolejne. A więc nie miejmy złudzeń, to właśnie do nas będzie próbowało się przerzucić takich ludzi. Ale pamiętajmy jeszcze jedno, że ten pakt wiąże się tak naprawdę z dużą zachętą dla potencjalnych migrantów do przyjazdu, bo pokazuje, że można, że jest droga, tak, do przyjęcia, że można łamać prawo i przyjechać tutaj, no i wprowadzać swoje porządki. A więc możemy spodziewać się, że to wywoła kolejną potężną falę migracyjną. Bo to jest tak naprawdę legalizacja nielegalnej imigracji. Oni rozwiązują problem, stwierdzając, że no nie mamy nielegalnych imigrantów, bo ich legalizujemy. To jest po prostu kompletny absurd i absolutnie zgoda, że to jest mechanizm, który będzie bardziej zasysał tych ludzi, bo zachęca, będzie ich zachęcał. A da możliwość rozwijania się firmom, które to wykorzystują, które tymi ludźmi handlują, którzy je przewożą, wożą i tak naprawdę z tego właśnie żyją i rozwijają swoją działalność. Panie marszałek, bo jeszcze chciałem o taki wątek samorządowy zapytać. Dzisiaj Jarosław Kaczyński stwierdził, że no w faktycznej realizacji tego paktu migracyjnego niesłychanie ważnym ogniwem będzie samorząd. Tak. Samorząd, bo to samorząd będzie musiał znaleźć miejsca dla tych ludzi. Albo powiedzieć nie. I to jest jakby z naszej strony pełna gwarancja, że samorządy, na których pracę mamy wpływ, nie zgodzą się na takie siłowe rozwiązanie przyjęcia migrantów. Pamiętajmy, że mieszkania socjalne, komunalne to jest ciągle jeszcze coś, co jest jakimś luksusem, o co ludzie ustawiają się, Polacy, w olbrzymich kolejkach. I pamiętajmy, że to właśnie te mieszkania między innymi pójdą pod migrantów, których trzeba będzie jakoś przyjąć. Pan poseł Witold Tumanowicz, panie pośle, no to jest dobry chyba powód do zawarcia koalicji. Co najmniej w jednym województwie taka sytuacja ma miejsce. Konfederacja jakoś tak nie bardzo chce. Znaczy, mam bardzo krytyczny stosunek do ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, co zresztą żeśmy artykułowali podczas i kampanii wyborczej, i w ogóle podczas poprzedniej kadencji. Natomiast to wcale nie znaczy, że popieramy obecne rządy Tuska, które są prawdopodobnie jeszcze gorsze. Natomiast nie zmienia to faktu, że w tym zakresie to możemy, co najwyżej Prawo i Sprawiedliwości może poprzeć pana Stanisława Derychałę na funkcję marszałka województwa. Jeśli Konfederacja będzie mogła rządzić tym województwem, to sądzę, że będzie rządzone dużo lepiej. Pan minister Marcin Romanowski. Ja powiedziałbym jedną rzecz, bo obawiam się, że możemy spotkać się z sytuacją, z którą już w pewnym sensie mieliśmy do czynienia parę lat temu. Jak przypomnę, wiele samorządów przyjęło uchwały pro family, które mówiły o potrzebie ochrony rodziny, sprzeciwów wobec tej ideologizacji LGBT. I z czym się spotkaliśmy? Z szantażem. Tak? Były groźby, komisarz Dali, i wiele samorządów niestety ale wycofało się z tych uchwał, chociaż tam naprawdę nie było nic dyskryminującego. I obawiam się po prostu jednej rzeczy, że chociażby samorząd lubelski nagle spotka się z taką sytuacją, że albo będziecie przyjmować migrantów, albo nie dostaniecie środków z tego czy innego programu. Nie tylko europejskiego, jak to miało miejsce wówczas, bo wówczas rząd Zjednoczonej Prawicy jako taki nie ugiął się przed tym szantażem, ale teraz będziemy mieli zmasowany atak zarówno administracji brukselskiej, jak i namiestników w Warszawie, po to właśnie, żeby szantażować te samorządy, które będą chciały
bronić bezpieczeństwa swoich mieszkańców. I myślę, że z tym musimy się realnie liczyć i zastanowić się, jak się temu przeciwstawić. I tu bardzo ciekawe będzie zachowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach Trzeciej Drogi. To jest duży znak zapytania, czy w obliczu takiego zagrożenia będą potrafili stanąć na wysokości zadania i pokazać, że nie są trzecią nogą Donalda Tuska, tylko zachowują jakąś samodzielność i zdrowy rozsądek. Dobrze, ale te wybory samorządowe, one jeszcze trwają. Trzeba o tym pamiętać. Dzisiaj Jarosław Kaczyński jednoznacznie powiedział, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości powinni pójść na wybory i na kogo mają nie głosować. To jest dla nas oczywiste, ale przede wszystkim my szukamy porozumienia z ugrupowaniami, dla których właśnie ważne są te podstawowe wartości i bezpieczeństwo Polski. I tutaj otwieramy się na rozmowy, nawet z Konfederacją. Przez ostatnie 4 lata nas nie słuchali. Nie. Prowadziliśmy w zakresie migracji bardzo zdrową i rozsądną politykę. Państwo pewnych po prostu argumentów nie chcecie słyszeć, ale to mówię, można się pięknie różnić, ale w obliczu zagrożenia powinniśmy mówić jednym głosem i współpracować i obronić Polskę po prostu. Pan poseł Witold Tomalewicz. Co ja mogę w tym zakresie powiedzieć? Jest druga tura. Kogo poprze Konfederacja? Bo przy poprzednich wyborach... W których miejscach, bo tak naprawdę to w niektórych miejscach jest konflikt tragiczny. Po prostu. I tak trzeba sobie to zdawać sprawę. Choćby we Wrocławiu. Nie sądzę, żeby miał w tym momencie wskazać którąś ze stron tejże walki. Nie zazdroszczę w tym zakresie. Natomiast na pewno trzeba zwracać uwagę na to, kto choćby na przykład, który z włodarzy na przykład nie będzie chciał wprowadzać tej stref wykluczeń transportowych, które są zmorą, choćby w Warszawie jest już cały pomysł, żeby coraz to mocniej strefy czystego transportu, ale strefy wykluczenia transportowego. Niestety przeforsowane także przez PiS. Możliwość wprowadzenia takowej uchwałę podjęła Rada Warszawy głosami Platformy Obywatelskiej. Wysłuchania mieszkańców Warszawy, konsultacji, która i z wprowadziła sprzeciwem. Możliwość wprowadzania takich stref, została przeforsowana przez PiS. Więc to prawda, że jeśli chodzi o uchwały, no to Rada Warszawy to zrobiła i bez konsultacji. I tak dlatego tym bardziej będzie tutaj sprawdzian dla tychże włodarzy. Niech oni deklarują o tym, że nie będą wprowadzali tych naprawdę bardzo uciążliwych dla mieszkańców stref. I mam nadzieję, że tak trzeba popatrzeć. No i patrzeć na to w kierunku takim, jednak trochę pod włos wziąć tych włodarzy i powiedzieć im, jeśli albo więcej wolności, albo mniej wolności. Niech się opowiedzą, w którą stronę, w tą czy w tą. Jeśli i w tym momencie po prostu podjąć samodzielnie głos, ciężko mi tutaj mówić w zależności od którego miasta i w którym miejscu będą te wybory, to po prostu jednak to już należy do wyborców. I pan minister Marcin Romanowski. Myślę, że te wybory pokazują też, jak wiele udało się dobrego zrobić przez te ostatnie lata dla samorządów. Samorządy to doceniają, a jeżeli chodzi o drugą turę, to cóż, tak jak tutaj państwo wcześniej też powiedzieli, to są decyzje dotyczące konkretnej miejscowości. U mnie na Lubelszczyźnie chociażby, nie mam wątpliwości przecież, że jak mamy drugą turę i jest kandydat wściekły, totalnej obecnie koalicji i mamy chociażby obecnego prezydenta Andrzeja Wnuka, to chyba nie ma dla rozsądnych ludzi tutaj wątpliwości. W Biłgoraju chociażby udało się przewalczyć, że burmistrz również z tej lewej strony nie wygrał w pierwszej turze i mamy świetnego kandydata niezależnego Wojciecha Glenia, który też może przecież dokonać tej dobrej zmiany, czy wreszcie w takich drobnych, przepraszam, oczywiście są również ważne miejscowości, gdzie była ta betonoza, bo to jest realny problem, bo my mówimy o wielkich miastach, szanowni państwo, ale mieszkanie w gminie chociażby Aleksandrów u mnie w powiecie biłgorajskim, gdzie wójt rządził od zawsze, bo zawsze są ci pracownicy gminni, instytucji publicznych, udało się
firmy powiązane. Kandydat z mojego komitetu jest teraz w drugiej turze i jest na prowadzeniu. I to są właśnie takie moim zdaniem ładne, drobne przykłady tego, jak wiele w tej Polsce lokalnej przede wszystkim udało się zmienić. I myślę, że dlatego też ta druga tura jest ważna i warto zachęcać właśnie Polaków, aby w niej uczestniczyli. Ceny paliw, szanowni państwo, nie chciałbym, żeby się to sprowadziło do kpin z Donalda Tuska, który... No ale już dlaczego, panie redaktorze? No tak, ale to jakby... Chociaż temat nie jest rzeczywiście śmieszny, bo dotyka nas wszystkich. No właśnie, bo to jest poważna sprawa, bo to nie chodzi tylko o benzynę, która już tam pod 7 zł kosztuje, ale te ceny paliw i energii będą wzrastały, będzie wzrastała inflacja, zwłaszcza, że no, są te procedura dotycząca na przykład budowy elektrowni atomowej znowu została jakoś tam zawirowana. Tak, no elektrownia atomowa to jest przyszłość, do której powinniśmy zmierzać, które próbuje nam, tak powiem, ograniczyć w możliwościach koalicja 13 grudnia, ale tu i teraz mamy już wzrost cen żywności wynikający z 5-procentowego VAT-u na tę żywność od 1 kwietnia. No i za te 2-3 miesiące spotkamy się z dramatem podwyższonej ceny energii elektrycznej, tak, paliwo. To wszystko się składa na ceny produktów i do tych podstawowych tak naprawdę, tych, których nie jesteśmy w stanie uniknąć, tych, które, bo cóż z tego, że zmniejszono VAT na te usługi kosmetyczne, które i tak kierowane są do, tak, do pewnych elit, a zwykli szarzy ludzie będą po prostu bulić, płacić na tę koalicję 13 grudnia i to jest dramatyczne. I to jest, my złożyliśmy już jeden projekt ustawy w kontekście przywrócenia zerowej stawki VAT-u na żywność podstawową. Będziemy składać projekt ustawy dotyczący tej dopłaty do energii elektrycznej. To też będzie pytanie i wyznacznik postawy do trzeciej drogi, a szczególnie PSL-u. Jak się zachowają panowie i panie, jak się zachowa marszałek Hołownia, jak potraktują w tym zakresie polskie społeczeństwo, szczególnie właśnie to, które będzie po tych rozwiązaniach wymagało potężnego wsparcia. Pan poseł Witold Tomanowicz, bo tutaj mamy zadziwiające, takie na razie medialne komunikaty, że dziura budżetowa jest. Zupełnie. Niesamowite. Nikt się nie spodziewał. Przecież stan polskiego budżetu był znany także w kampanii wyborczej i wszystkie obietnice Donalda Tuska były przecież, musiały być kalkulowane. To znaczy albo jest kompletnym ignorantem, nieprzygotowanym do rządzenia, albo po prostu zwykłym kłamcą. Zimnym draniem. Zwykłym kłamcą, który po raz kolejny oszukał Polaków na benzyna po 5,19 z pełną odpowiedzialnością, cytuję, mówił, że jest to w stanie to zrobić, a teraz nagle okazuje się, że no premier nie ma nic do powiedzenia w tym zakresie. Mówił o kwocie 60 tysięcy wolnej, też trzeba sprawdzić, oj taki budżet jest zły. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców też tego nie ma. Nagle się okazuje, że są gwiazdki, to nie jest dobrowolny ZUS, tylko tam wakacje, no, to trzeba czytać dobrze umowy, to nikt tak dobrze nie trenuje Polaków w tym, żeby czytać dobrze umowy z tymi gwiazdkami, jak właśnie rząd Donalda Tuska z PSL-em, z trzecią drogą. No właśnie to wszystko jest tak, że nagle okazuje się po wyborach, że jest inaczej niż było obiecywane. Tak samo, ale to już w ogóle, a już na taką wisienką na torcie jest wypowiedź pani poseł Żukowskiej, mówiąc o tym, że ceny energii wzrosną od 1 lipca, no to nikt się nie zorientuje, bo jest ciepło, więc jest czas na to, żeby się przyzwyczaić. No przecież to jest pokazywanie, gdzie oni tak naprawdę mają zwykłych Polaków. No niestety, przepraszam za ten kolokwializm, ale no niestety wygląda to w ten sposób, że oni uważają po prostu Polaków za naiwniaków.
niestety mam nadzieję, że jednak Polacy przejrzą na oczy, znaczy mam nadzieję, że przejrzą na oczy, jednak nie dadzą się jednak wodzić za nos, nie dadzą się oszukiwać, jednak zagłosują w kolejnych wyborach, no mam nadzieję na Konfederację, a przynajmniej nie na tą koalicję. Pan minister Marcin Romanowski do tego budżetu dziurawego rzekomo, bo znaczy właśnie nie wiadomo, czy już im udało zepsuć budżet przez 3 miesiące, czy mówiąc krótko, ściemniają. No, myślę, że przede wszystkim mamy do czynienia tutaj właśnie z tą ściemą i tym festiwalem niespełnialnych obietnic i ta historia o dziurze budżetowej. No, jest oczywiście deficyt budżetowy, był zaplanowany również w budżecie jeszcze przygotowanym przez premiera Mateusza Morawieckiego. Przecież przepisy mówią, że planowanie budżetu musi się w odpowiednim czasie rozpocząć, a ja traktuję tę historię właśnie teraz o dziurze budżetowej, o procedurze nadmiernego deficytu. Tak. Tak. Właśnie jako pretekst do tego, żeby właśnie tych wszystkich obietnic, które jak ktoś dobrze liczył i przyglądał się, wiedział doskonale, że nie da się spełnić. Tutaj państwo już wyliczyli sporo z nich. Dodam jeszcze, nie wiem, akademik za złotówkę, tak, chociażby. To był hicior. No i myślę, że wiele innych, także 3 budżetów, myślę, nie starczyłoby, aby te wszystkie obietnice spełnić, ale no rzeczywiście ci ludzie po prostu chyba funkcjonują według zasady, że niespełnioną obietnicę można złożyć jeszcze raz. Tak? I miejmy nadzieję, że Polacy będą mądrzy po szkodzie i pokazali już przy tych wyborach samorządowych, że no, żółtą kartkę na razie, tak bym to oceniał obecnej koalicji rządzącej, no bo przecież naturalnym jest, że w ciągu kilku miesięcy po wygranych wyborach jest ten trend wzrostowy. Tutaj nie mamy do czynienia w sposób wyraźny z tym i to jest pocieszające. I oby te wybory do Europarlamentu, które tym bardziej powinny być jasnym sygnałem dla tych ludzi, bo one dotyczą bardzo ważnych kwestii związanych chociażby z obroną polskiej suwerenności, z sprzeciwem wobec pomysłów centralizacji Unii Europejskiej, że te wybory jeszcze będą mocniejszym sygnałem dla ekipy Tuska. No i oczywiście w przyszłym roku wybory prezydenckie. Myślę, że wtedy już dla wszystkich będzie jasno, również dla tych, którzy nie zorientują się w lato, że wzrosły ceny ciepła i energii, że tych ludzi po prostu trzeba powstrzymać, bo rzeczywiście to doprowadzi i do katastrofy finansów publicznych, i do katastrofy społecznej. Rozmawialiśmy o pakcie migracyjnym i nielegalnych migrantach, którzy nam grożą, i do utraty suwerenności, bo jeżeli nie przeciwstawimy się tym pomysłom szalonym, ideologicznym, no zupełnie nieracjonalnym, i przyszła kadencja Europarlamentu będzie znowu opanowana i nadawany jej ton przez te ugrupowania europejskiego establishmentu, które mamy teraz, to rzeczywiście możemy wkrótce zamknąć projekt suwerennych państw narodowych w Unii Europejskiej i wpaść no, właśnie w jakiś Związek Socjalistycznych Republik właśnie, Europejskich. Bo tutaj w tle jest ten projekt reformy traktatów europejskich. Nie wolno, myślę, że nie było nie wolno jeszcze zapominać tak ważnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak te, które czekają nas w tym roku. I Polacy chyba zaczynają to rozumieć. Myśmy kiedyś przez lata podchodzili do tych wyborów jako, no nie wiem, no zupełnie patrzyło się to takim z dużym dystansem, tak, przez pryzmat środków, jakie europarlamentarzyści zarabiają, a nie interesu no taki polskiego. Złoty spadochron, tak. Natomiast teraz chyba po raz pierwszy większość Polaków, mam taką nadzieję, pójdzie z pełną świadomością faktu, jak te wybory, na kogo postawimy, jakie to będzie miało znaczenie, jak bardzo przełoży się na naszą przyszłość, na suwerenność Polski, na przyszłość naszych dzieci, wnuków. Jaka to będzie kampania, będziemy pani marszałek? To, bo kampania samorządowa była no, bez precedensu. Pierwsze skrzypce w tej kampanii grali policjanci i prokuratura. To od dawna nie było takiej sytuacji. No ja się nie spodziewam, że koalicja 13 grudnia zejdzie z drogi, jaką obrała zaraz właśnie po ukonstytuowaniu się.
Ale próba wystraszenia Polaków się nie udała. Donald Tusk tak naprawdę przeżywa porażkę wyborów samorządowych, bo spodziewał się kompletnie innego wyniku. Chciał zastraszyć Polaków, chciał podzielić nas, prawda, panie pośle, my się nie damy podzielić, chciał zastraszyć Polaków, nas również w prowadzeniu kampanii. My się nie daliśmy, zabraliśmy się za tą pracę u podstaw, która zawsze była nam bliska. I stąd udało się rzeczywiście pięknie po raz kolejny wygrać wybory, bo to na szczeblu samorządów, sejmików wojewódzkich to właśnie Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą, ale mało tego, na szczeblu powiatów również. I to jest coś, z czym Donald Tusk będzie musiał się zmierzyć, ale ja powiem więcej, wybory do Parlamentu Europejskiego też wygramy. I to będzie kolejna porażka Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska. To jaka to będzie ta kampania, pan poseł? Pytanie do pana posła Witolda Tumanowicza. Znowu będą prokuratorzy w akcji głównie, zamiast akcji politycznej. Bo temat jest ważny. Mianowicie to, dlaczego teraz taki jest pośpiech we wprowadzaniu tego paktu migracyjnego chociażby, właśnie jest on związany z faktem, że bardzo prawdopodobne, że w przyszłym europarlamencie ten pakt by nie przeszedł po prostu. Są tendencje w całej Europie, które jednak są przeciwne tej federalizacji Unii Europejskiej, przeciwne kierunkowi polityki, którą Bruksela, Komisja Europejska teraz zaproponowała. I mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście bardzo eurorealistyczny europarlament. W tym zakresie my jako Konfederacja wystawiamy swoich najlepszych fachowców, między innymi tutaj w Warszawie posła Krystiana Kamińskiego, który był posłem 9 kadencji w Komisji Spraw Zagranicznych, bardzo aktywny, bardzo chwalony także przez także innych posłów z innych ugrupowań co do pracy jego w tym zakresie. No to my potwierdza, musimy, rzeczywiście aktyw tej pracy. Więc tu polecam. Ale pan wie, żeby odnieść sukces, zmienić sytuację na terenie Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, no to siły prawicowe muszą współpracować. Masę krytyczną na pewno będziemy musieli osiągnąć jako cała Europa, jako cała ta strona prawa, ta, która jednak nie chce tego postępującej tendencji do tworzenia superpaństwa i to jeszcze takiego, który wbrew obywatelom Unii Europejskiej, bo to trzeba sobie zdawać sprawę, że oni dlaczego wielokrotnie referenda przegrywali, nawet zrezygnowali z robienia tychże referendów, bo wiedzieli, że ich polityka po prostu spotyka się z niezgodą obywateli państw Unii Europejskiej. Stąd właśnie tak ci niewybieralni z kolei eurokraci tam po prostu rządzą z tylnego siedzenia, narzucają wiele rozwiązań i mam nadzieję mimo wszystko, że ta tendencja zostanie odwrócona. A jak ją odwrócić? No tylko ja głosując na eurorealistów, na Konfederację. Pan minister Marcin Romanowski. Pan poseł pojechał. Bardzo proszę. Tak, rzeczywiście to są bardzo ważne wybory. One będą przebiegały pod hasłem obrony suwerenności, pod wieloma aspektami, zarówno tej związanej w ogóle z suwerennością polityczną, w tym suwerennością militarną, no bo przecież pamiętajmy, że w tych szalonych pomysłach jest też budowa armii europejskiej, z suwerennością w zakresie bezpieczeństwa, również z suwerennością w zakresie właśnie tej szalonej polityki klimatycznej Zielonego Ładu. I tutaj widzę właśnie też... Armia ma być ekologiczna. Natomiast absolutnie zgadzam się tutaj, pan poseł Tumanowicz ważną rzecz powiedział, że to musi być poszedłem dalej, to musi być ta konserwatywna kontrofensywa, którą naprawdę widzimy w Europie. Ja uczestniczę w wielu spotkaniach, z miesiąc temu chyba mieliśmy, z miesiąc czy dwa miesiące temu polsko-węgierskie konsultacje właśnie w Budapeszcie środowisk konserwatywnych, za niecałe 2 tygodnie będzie SIPAK, trzeci SIPAK europejski w Budapeszcie i w ramach również Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, już nie mówiąc oczywiście o Parlamencie Europejskim, te siły konserwatywne naprawdę z sobą rozmawiają, konsolidują się i jeżeli dojdzie też do jakiejś takiej współpracy tych środowisk, które z kolei są bardzo mocne, jeżeli chodzi o opór wobec Zielonego Ładu, środowisk rolniczych, mówię tutaj chociażby
chociażby Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, to naprawdę tymi wspólnymi siłami może nie osiągniemy takiego sukcesu w tych wyborach, mówię o perspektywie europejskiej, że będziemy mieli większość, ale będziemy mieli tę bardzo mocną mniejszość blokującą, która te szalone pomysły po prostu będzie mogła wyrzucić do kosza, i to jest bardzo realne i to jest ważne, żebyśmy... A możliwe jest zastopowanie tych, na przykład paktu migracyjnego, powrót do rewizji tych rozwiązań. No tutaj akurat Parlament Europejski mniej w mojej ocenie, ale tu muszą być już decyzje polityczne na poziomie Rady Europejskiej, czyli tutaj z kolei musimy patrzeć na to, co będzie się działo w najbliższych latach w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, żeby te rządy, które obecne odchodziły do lamusa obecnego establishmentu, żeby wygrywały rządy, które mają zupełnie inną wizję. No niestety w Hiszpanii się to nie udało. Polska również w zeszłym roku niestety odpadła, ale mamy chociażby jaskółkę w postaci, kto by się spodziewał, że w Holandii, no tam jest niestety koridor sanitarny, ale kto by się spodziewał jeszcze 3 lata temu, że w Holandii tak naprawdę no, wygrano, chociaż koalicja została stworzona anty, prawda, ale wygra ugrupowanie, które jawnie i w sposób zdecydowany podważa cały ten koncept właśnie Zielonego Ładu, polityki migracyjnej europejskiego, proeuropejskiego podejścia. Więc naprawdę jest wiele tych jaskółek, które pokazują, że jest możliwa zmiana podejścia w Europie. Najtrudniejszy temat na koniec. Ustawa o ochronie życia poczętego. Tak naprawdę 4 projekty są w Sejmie. No żaden, nie jestem sympatykiem żadnego z nich, może tak bym to określił, ale najbardziej szokujący jest język, którym się rozmawia o tak delikatnych argumentacjach, z mównicy sejmowej, ale też w różnych debatach, rozmowach. No, ja pamiętam jeszcze te debaty, które w Polsce były przed laty, i język, jakim posługiwały się środowiska walczące o możliwość przeprowadzenia aborcji, jakąś jeszcze wtedy wrażliwość z tamtej strony. No wtedy środowiska lewicowe tak, mówiły, że to jest jakieś zło konieczne, które powinno być dopuszczalne. Pamiętam opowieści o wielodzietnych rodzinach na wsi, kobietach udręczonych, tak, i gwałconych przez mężów. No takich argumentów wtedy używano. W tej chwili próbuje się sprowadzić zabicie dziecka do wyrwania zęba. I to jest przerażające i dramatyczne, tak? A dziecko jest pasożytem w ustach tak zwanych polityczek, czy no, w każdym razie polityków lewicy. No dramatyczne. Cóż, musimy się temu przeciwstawić. Jutro przepiękny marsz dla rodziny. Wszystkich Polaków zachęcam do uczestnictwa, do takiego godnego pokazania swojego stanowiska wobec rodziny, wobec tych właśnie wystąpień niektórych pań. My nie będziemy krzyczeć, my z uśmiechem na twarzy, z dziećmi, wnukami przemaszerujemy ulicami naszych miast, by pokazać, po której stronie jesteśmy, po stronie życia i dobra. Pan poseł Witold Tumanowicz, no nie trzeba tłumaczyć, jakie stanowiska ma Konfederacja. Bardzo dużo pracowaliśmy na to, żeby właśnie nie było wątpliwości w Konfederacji, co do stanowiska Konfederacji. Ale jak pan skomentuje tę zmianę języka, bo ta aborcja, zabicie dziecka jest już czymś, przepraszam, dobrym w tej retoryce. To co widzieliśmy w jednej z internetowych telewizji, te świadectwa mówiące o tym, że kobieta, że ma jakiegoś pasożyta, że wyrywanie jej zęba, no to po prostu to jest język
no nie boję się tego słowa powiedzieć, no nazistowski po prostu wręcz, no taki eugeniczny, taki po prostu odhumanizujący, czy odczłowieczający. No to jest straszne. Ja polecam też słuchaczom, jeśli nie śledzili debaty w Sejmie, polecam uważnie przesłuchać wystąpienia pani poseł Kariny Bosak. Ono jest naprawdę bardzo mocne. Potwierdzam, bardzo mocne tak, świadectwo. To bardzo dobre wystąpienie. I chciałbym, to naprawdę warto też puszczać osobom nieprzekonanym, bo oczywiście wszystkich tych, którzy tam te krzykaczy sejmowych, te krzykaczki, które były na galerii, które towarzyszyły nam przy tej debacie, no to ich nie przekona. To nic ich nie przekona. One chyba już są stracone co do tego. Ale nie wszystkie wpuszczył Marszałek Hołownia. Ale natomiast są ludzie niezdecydowani. Są ludzie, którzy ciągle nie wiedzą do końca, z czym mają do czynienia. I mam wrażenie, że jednak warto, tak jak mówię, no tego głosu pani poseł Kariny Bosak posłuchać. A poza tym, ale jeszcze co do samego meritum tematu. W tym momencie żaden z tych projektów ustaw nie ma prawa wejść do polskiego prawodawstwa ze względu na to, że nie ma, że polska konstytucja na to nie pozwala. Jest bardzo jasny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zresztą mówi nie do jeden. Nie jeden, ale no więc 307 głosów potrzeba, aby zmienić konstytucję. Póki nie ma takiej większości w Sejmie, to nie musi, to te prace nad tymi ustawami są po prostu pozorne. To są w ogóle takie no, bicie piany po to chyba, żeby tylko i wyłącznie Donald Tusk mógł mówić o tym, że no tak naprawdę to on się zajmuje tymi tematami, żeby mieć już z głowy ten problem, bo wszyscy wiedzą prywatnie, że Donald Tusk chciałby mieć po prostu ten problem z głowy. Po prostu. Taka temat jest prawda. Taka, w sytuacji, kiedy taka prawda ceny, jest. Inflacja. On teraz oczywiście on doskonale wie, bo on jest wytrawnym graczem politycznym i on doskonale wie, że on sobie nie może pozwolić na to, żeby w jakikolwiek sposób pokazać, że on ten temat ma gdzieś, ale nie, on po prostu w tym momencie, ale by chciał, po prostu zrzucił go na tą podkomisję tą, i w tym będzie ona pracowała, ta nadzwyczajna podkomisja, ale w tym komisja nadzwyczajna, przepraszam, natomiast sądzę, że ona tam długo nie będzie, znaczy, albo nie, będzie długo pracować, ale nie wypracuje szybko żadnych zmian, ale jedną rzeczą, taką jedną na koniec. Jest dobra rzecz, która może się wydarzyć. Może się na tyle pokłócą, że w ogóle cały rząd się wywali. Jeśli dyskusja o aborcji miałaby doprowadzić do wywalenia się tego rządu, to powiem, że to będzie najlepsza rzecz, którą można było przy tej dyskusji zrobić. Pan minister Marcin Romanowski. No, mamy do czynienia rzeczywiście z taką deprawacją pojęć, bo mieliśmy już małżeństwa homoseksualne, co jest białym śniegiem, czarnym śniegiem, mowę nienawiści, która tak naprawdę jest obroną podstawowych wartości. A teraz mówimy o prawie do aborcji. Nie ma czegoś takiego jak prawo do zabicia drugiego człowieka. Nawet obrona konieczna nie tworzy prawa do zabicia tego napastnika, tak? A tym bardziej przecież nie ma prawa do zabicia dziecka niewinnego, które jest w łonie matki, które nie może się bronić. To który pierwsza ma już sprawa. Prawo do spadku. Dokładnie. I wiele innych ekspektatyw, tak? Ma warunkową zdolność prawną, etc. Absolutna zgoda tutaj z panem posłem Tumanowiczem, że i Trybunał Cola, i Safiana, i Rzeplińskiego, i Trybunał pani sędzi Przyłębskiej, tak samo to było kontinuum. Niezależnie nawet, że mieliśmy wcześniej inne regulacje. Orzeczenie z 97 roku sprzed wejścia w życie, bo to było na granicy wejścia w życie konstytucji, odwoływało się nawet już do treści konstytucji, która jeszcze nie weszła w życie. In dubio pro vita humana. To jest stała linia orzecznictwa. Trybunał orzekł, Roma locuta causa finita. Nie ma tutaj innej możliwości niż zmiana konstytucji, więc to jest absolutnie politycznie bicie piany. Przy okazji kanibalizacja lewicy, co może nawet nie będzie takie złe. Lewica jakoś na tej temacie no, nie wygrała wyborów. Najmniej głosów wśród kobiet właśnie otrzymała. Tak, bo ludzie widzą, że to jest traktowane po prostu jako temat zastępczy, jako wywoływanie kolejnej wojny ideologicznej, odwracanie uwagi od rzeczywistych, realnych problemów. Oczywiście jest wiele rzeczy, które trzeba zrobić, chociażby hospicja perinatalne, które ciągle czekają. I takimi rzeczami ten Sejm powinien się zajmować. Rzeczywistym wspieraniem domy samotnych matek, tak. A nie wywlekanie właśnie wojny tylko po to, żeby odwrócić uwagę od tych problemów, które są problemów związanych z kwestiami budżetowymi, migracyjnymi, etc., ale czyli też tymi problemami, które dotyczą stricte tego tematu.
zamiast się nimi zająć i pochylić. Projekt czeka chociażby. Pan minister Wójcik przygotował projekt hospicjów parentalnych. Tym się zajmijmy. Tym ta komisja powinna się zajmować. Bardzo serdecznie dziękuję, a Państwu jestem winny, że miał uczestniczyć w naszej rozmowie również przedstawiciel koalicji rządzącej. Coś się wydarzyło. Wystraszył się chłop. Coś się wydarzyło, że tak się nie stało. Bardzo żałujemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani marszałek dziękuję Małgorzata bardzo. Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Bardzo serdecznie dziękuję. I pan minister Marcin Romanowski, obecnie poseł oczywiście, suwerenna Polska. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu. Dziękuję za uwagę. To był program Republika Wieczór. Zostańcie Państwo z nami.